Państwa, to już po raz 37 miasto Wrocław chce przywitać wszystkich, a w tym roku zawodników z 42 krajów świata. Cieszymy się, iż w tym roku przypada rekord. W tamtym roku mieliśmy 38 nacji, w tym roku mamy 42. Przyszło nam dzisiaj być na konferencji prasowej ostatniego maratonu miejskiego tak naprawdę we Wrocławiu, dlatego już postanowiliśmy razem z panem prezydentem Wrocławia, panem Jackiem Sutrykiem, że w następnej edycji chcemy wrócić trochę do korzeni, a więc chcemy, żeby bieg maratoński zawsze finiszował we Wrocławiu, natomiast startował właśnie w aglomeracji wrocławskiej, ale w miejscowościach, w miastach, które są oddalone od Wrocławia. Jaki to będzie przyszłoroczny start, w którym mieście, to powiemy Państwu w najbliższym czasie. Natomiast to jest ostatni maraton w 100% miejski we Wrocławiu. PKO Bank Polski przede wszystkim stawia na cel charytatywny, który nasza fundacja PKO Banku Polskiego bardzo mocno wspiera. Uczestniczymy w biegu charytatywnym, ale też po raz kolejny w akcji Biegnę dla. W tym roku pobiegniemy dla 19-letniego Piotra. Jeżeli wszyscy biegacze, 40 biegaczy ukończy bieg, dobiegnie z naszymi kartkami, jako fundacja PKO Banku Polskiego przekażemy pieniądze na leczenie podopiecznego naszej fundacji. Stadion Olimpijski jest od wielu, wielu lat miejscem, gdzie tak naprawdę wrocławskie bieganie ma swój dom, gdzie startujemy zarówno półmaraton i maraton, ale także finiszujemy. Tak samo będzie w tym roku na płycie głównej Stadionu Olimpijskiego 4000 zawodników wystartuje 15 września do swojej walki z dystansem 42 km 195 metrów. 42 kraje. Będą reprezentowane we Wrocławiu. Tradycyjnie we Wrocławiu chcemy, żeby zarówno medale, jak i koszulki były na tyle ciekawe, żeby ta pamiątka z tego morderczego wysiłku była widoczna przez dłuższy okres czasu, a więc medale nawiązują do krasnali wrocławskich. W tym wypadku znowu staramy się, żeby nagrodzić tych, którzy są zarówno na półmaratonie i maratonie, a więc są te medale wkładane jeden w drugi. Nasz kolega tutaj może serdecznie pokazać. Na półmaratonie były dwa krasnale, które sobie biegły, koleżanka i kolega, natomiast na maratonie mamy dodatkowych dwóch przedstawicieli biegania. Staramy się zawsze dbać o parytet, a więc mamy zarówno panie, jak i panów. Cieszymy się już coraz więcej, bo już w tym roku przyszło 35% wszystkich startujących to panie, a więc będziemy mogli na biegu podziwiać także sportsmenki. Zaradziliśmy organizatorów wrocławskiego maratonu nurtem eko, nurtem zero waste, less waste, a tak naprawdę prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zobowiązał nas wszystkich urzędników Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz jednostek, aby w ramach organizowanych przez siebie imprez, wydarzeń odchodzić od jednorazowych opakowań plastikowych, sztućców, mieszadełek, jak również tych gadżetów plastikowych, które wykorzystamy tylko raz. Zatem ten maraton jest maratonem przełomowym o tyle, że biegacze będą mieli podawaną wrocławską kranówkę w biodegradowalnych kubkach. Ta kranówka będzie nalewana ze specjalnych nalewaków, który jest to rozwiązanie innowacyjne, prototypowe, pierwszy raz zastosowane podczas biegu we Wrocławiu. Ponadto biegacze otrzymają swoje pakiety startowe w bawełnianych workach, nie tak jak do tej pory w plastikowych torbach. Będą mieli do dyspozycji bezpłatną komunikację miejską i hulajnogi elektryczne, właśnie po to, aby w zrównoważony sposób tak dostać się na maraton, jak i wrócić bezpiecznie do domu. Jedyny moment, gdzie napoje będą podawane jeszcze z plastikowych butelek, to napoje izotoniczne. One będą nalewane do biodegradowalnych kubków, a następnie te butelki będą segregowane, poddawane recyklingowi. Z tym elementem do przyszłego roku również organizatorzy wrocławskiego maratonu postarają się uporać. Wrocławskie wodociągi od lat współpracują przy maratonie. Wspieramy wrocławski maraton. Do tej pory chłodziliśmy zawodników, teraz będziemy ich nawadniać. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Jest to dla nas wyzwanie techniczne, logistyczne, ale też duża radość, ponieważ dzięki temu możemy pokazywać się wśród najlepszych zawodników z 40 krajów, a przy okazji promować wrocławską kranówkę wśród mieszkańców, bo przecież to woda, która jest znakomita, nie tylko dobra, nie tylko zdrowa, nie tylko tania, kosztuje mniej niż 1 grosz za litr, ale także woda, dzięki której dbamy o środowisko. Nie używając jednorazowych opakowań plastikowych,
dbamy o naszą przyszłość i o przyszłość dzieci. I to promujemy wśród wrocławian od pewnego czasu, współpracując z klubami sportowymi, współpracując z radami osiedli, ale ta wyjątkowa okazja, bo maraton wrocławski jest wyjątkowy, sprawia, że będziemy mogli dotrzeć do wielu mieszkańców i mamy nadzieję, że wrocławianie pokochają wrocławską kranówkę i będą ją pili na co dzień. Jesteśmy w komplecie, a teraz złapmy tak, Dobra. Razem to zrobimy, tak? I teraz odkręcamy, chodź. Odkręcamy. Woda jest w odpowiedniej temperaturze. Zdjęcie jest zainspirowane. Która jest w 100% miejska, która jest na terytorium miasta Wrocławia. Jest ona praktycznie analogiczna z poza kilkoma wyjątkami związanymi z przebudową ulicy Długiej i dziejącymi się we Wrocławiu remontami do trasy ubiegłorocznej. Tak jak zawsze to podkreślam i może Państwo niektórzy, którzy już od wielu, wielu lat jesteście, to zawsze trasa jest wypadkową tego, czego chcą mieszkańcy, czego chcą zawodnicy, czego chcą służby. Więc trzeba bezpiecznie zabezpieczyć funkcjonowanie miasta, dużego 650-tysięcznego miasta i pogodzić to właśnie z tymi wspaniałą ideą biegania w tym mieście maratończyków. A więc to wszystko się udaje i wszystkim służbom za to serdecznie dziękuję, iż przy przygotowaniu tej trasy zarówno będą pracować, ale co jest ważne, nie mniej, już właśnie cały projekt powstał, łącznie to z wszystkimi ustawieniami znaków, z wynoszeniem mebli drogowych, zabezpieczeniem, czy to przez Straż Miejską, czy z komendy policji, czy także dotarcie do wszystkich mieszkańców, którzy przy tej trasie mieszkają i funkcjonują. Profil trasy, tak jak we Wrocławiu, zawsze jest płaska, więc to sprzyja biciu rekordów życiowych przede wszystkim. Cieszymy się, że coraz więcej ludzi przyjeżdża do Wrocławia bić swoje życiówki popularne. To się nie zmieni i przyszłoroczna trasa także, mamy nadzieję, nawet jesteśmy pewni, będzie taką trasą szybką i płaską. My stawialiśmy od lat z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem na to, żeby włączać wszystkie osoby, w tym osoby z niepełnosprawnością, w główny nurt życia miasta. O tym świadczy ten obiekt, na którym się znajdujemy, Stadion Olimpijski, w pełni dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, ale też chcieliśmy, żeby było czymś oczywistym, że w PKO Wrocław Maratonie startują osoby, które poruszają się na wózku, ale jako zawodowcy, jak choćby wymieniony przez pana redaktora Rafał Wilk, startują na handbajkach. Tylko oni gromią medale na Mistrzostwach Świata, na Igrzyskach Paraolimpijskich rzeczywiście. Natomiast miałem sygnały od osób, które poruszają się na tak zwanym wózku manualnym, czyli takim, na którym ja siedzę, że one też w ten morderczy wyścig chcą się włączyć. I dla mnie to jest szczególny szacunek, że to robią, że chcą uczestniczyć, a tak jak powiedziałem wcześniej, to nie takie oczywiste w innych miastach, że osoby na handbajkach czy na wózkach manualnych biorą udział w maratonach. Zatem przepracowaliśmy sprawę z honorowym dyrektorem Markiem Danielakiem, z dyrektorem Wojciechem Gęstwą i od tego roku wprowadziliśmy nową kategorię dla ludzi, którzy wystartują na wózkach manualnych, bo gdyby nie to, no to oni z zawodowcami troszkę nie mieliby szans, żeby otrzymać nagrodę. Otrzymają nagrodę, tak jak wszyscy pozostali, pierwsze, za drugie, trzecie miejsce. Oprócz tego nagrodę także finansową. Zatem myślę, że to będzie dodatkowy fajny bodziec i fajny element pokazujący, że Wrocław w istocie jest miastem bez barier. I to, co chciałem jeszcze zaznaczyć, to że potem, kiedy wręczam te umowne czeki duże od naszego sponsora, no to ci zawodnicy dostają się na podium poprzez podjazd, czyli nie wręczamy tego pod podium, ale na samym podium. Dla tych wszystkich, którzy jeszcze
nie mogą przebiec maratonu, którzy jeszcze nie chcą albo uważają, że inne formy ruchu są im bliższe. Wprowadziliśmy od zeszłego roku nową inicjatywę, którą cieszymy się, już w tamtym premierowym roku miała bardzo, a jeśli nie wręcz entuzjastyczne recenzje, a więc Wrocław Maraton. Na czym polega Wrocław Maraton? Jest to trochę kompilacja pomysłu na spędzanie czasu przede wszystkim osób starszych oraz rodzin, która narodziła się zarówno w Skandynawii, jak i w krajach Beneluxu, a więc w Holandii, w Belgii. I polega na tym, iż my dajemy każdemu, kto jest zainteresowany, mapę. Mapę Wrocławia z dwoma trasami w tym roku wyjątkowo, bo to w tamtym roku była jedyna trasa wrocławskich muzeów, w tym roku są jeszcze wrocławskie świątynie, zaznaczonymi punktami, które my uznajemy, że jeżeli chodzi o wrocławskie muzeum, każdy, kto we Wrocławiu jest, czy przejazdem, czy jest wrocławianinem, powinien znać, powinien zobaczyć. Ustawiamy w tych punktach swoje stacje, gdzie wolontariusze z jednej strony podbijają na tych mapach pieczątkami miejsce, że dany zawodnik, dana osoba była w tym miejscu. Natomiast nasi partnerzy udostępniają po prostu te wszystkie przestrzenie do zwiedzania. A więc jeżeli chodzi o pierwszą trasę Wrocławskie Muzea, w tym roku każdy, kto zgłosi się do Wrocław Maratonu, będzie mógł zobaczyć, poznać historię, zwiedzić i dostać piękną mapę i pieczątkę w takich miejscach jak Muzeum Pana Tadeusza, Stary Ratusz Wrocławski, Pałac Królewski, Arsenał Miejski, Muzeum Teatru, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Architektury, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, no i Stadion Olimpijski, Izba Pamięci Sportu Wrocławskiego. W tamtym roku, proszę Państwa, 1500 osób, a więc cały limit został wyczerpany, właśnie na tej trasie uczestniczyło. Świetna zabawa, każdy, kto zdobędzie wszystkie te pieczątki, a więc odwiedzi wszystkie te miejsca, od godziny 9 do godziny 18, przyjdzie tu na Stadion Olimpijski, będzie mógł dostać po prostu medal z Wrocław Maratonu. Natomiast w tym roku udało nam się także porozmawiać z przedstawicielami innych wyznań niż tylko rzymskokatolickim we Wrocławiu. I w tym roku będzie druga trasa poświęcona wrocławskim świątyniom. Będziemy mogli wejść w takie miejsca, które normalnie jako przechodni nie moglibyśmy zwiedzać, a będą takie miejsca jak Konwent Bonifratrów, czyli klasztor Trójcy Przenajświętszej, cywilno-wojskowa parafia prawosławna świętego Cyryla i Metodego, parafia katedralna kościoła polsko-katolickiego świętej Marii Magdaleny, kościół świętego Jana Nepomucego, parafia ewangelicko-augsburska Opatrzności Bożej, parafia ewangelicko-augsburska świętego Krzysztofa, parafia greko-katolicka Podwyższenia Krzyża Pańskiego, katedra parafialna prawosławna Narodzenia Przednajświętszej Bogorodzicy, parafia rzymsko-katolicka Najświętszego Imienia Jezusa Kościoła Uniwersytecki. A więc jak widzicie Państwo, staraliśmy się, żeby wszyscy, którzy przyjdą na spacer, mogli poznać tak naprawdę świątynię tych wszystkich wyznań, które we Wrocławiu są mocno reprezentowane. A więc mamy nadzieję, iż ta forma, także w tym roku, widząc po zapisach, mamy pewność, że będzie tak samo popularna jak w zeszłym. I dzień przed maratonem, a więc 14 września, wszystkich zapraszamy, ażeby przeszli w jednym bądź drugim spacerze we Wrocławiu i żebyśmy wszyscy spotkali się tutaj na Stadionie Olimpijskim.